Cześć Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informację dnia. Trwa śledztwo w sprawie wydarzeń w Przewodowie, gdzie na skutek eksplozji rakiety zginęło dwóch Polaków. Według NATO, Stanów Zjednoczonych i Polski był to ukraiński pocisk przeciwrakietowy. Kijów zaprzecza, ale prezydent Wołodymyr Zełenski łagodzi stanowisko i sam przyznaje, że nie jest pewny na 100% co się stało. We wtorkowe popołudnie w Przewodowie, 7 kilometrów od granicy z Ukrainą spadł pocisk, a następnie doszło do eksplozji. Zginęły dwie osoby. Zginęli nasi współobywatele, Polacy, sąsiedzi. To zdarzenie wywołało zrozumiałe emocje. W każdym polskim domu. Pogrzeb mężczyzn odbędzie się najprawdopodobniej w sobotę, będzie miał charakter państwowy. Rodziny ofiar otrzymują pomoc od państwa pochodzącą m.in. z Funduszu Sprawiedliwości, wskazuje wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Pomoc, która może być świadczona, to ona sprowadza się oczywiście w pierwszej kolejności do tej możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej, także z pomocy prawnej, a także dodatkowo materialnej i już następnego dnia od rana koordynator z funduszu sprawiedliwości właśnie z Zamościa, Hrubieszowa, byli na miejscu. Jednocześnie badane są przyczyny tragicznych wydarzeń. Prezydent Andrzej Duda przekazał wczoraj, że wybuchła rakieta S300, nie ma dowodów na celowy i zaplanowany atak na Polskę. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta, która służyła po prostu obronie przeciwrakietowej, czyli że była użyta przez siły obronne ukraińskie w przewodowie wciąż Trwa śledztwo nadzorowane przez prokuratora krajowego robimy wszystko, aby mieć pełny obraz sprawy, informuje minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Polska prokuratura z udziałem służbi biegłych wykonuje wszystkie niezbędne czynności zmierzające do bardzo wnikliwego zabezpieczenia wszystkich możliwych dowodów. Wstępne polskie ustalenia na temat ukraińskiej rakiety potwierdził sekretarz generalny NATO oraz Biały Dom. Marsz Godności, który miał dziś z ramienia Solidarności przejść ulicami stolicy, został odwołany. W zamian z przedstawicielami Związku spotkał się premier Mateusz Morawiecki. To miał być największy od lat protest Solidarności. W Marszu Godności związkowcy chcieli przedstawić swoje postulaty. Postulaty 3P: powstrzymania wzrostu cen energii, podniesienia wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, a także przyjęcia ustawy dotyczącej emerytur stażowych. O godzinie 12 marsz miał przejść ulicami stolicy. W związku jednak z wydarzeniami w Przewodowie Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego podczas nadzwyczajnego posiedzenia odwołała akcję protestującą. W obecnej sytuacji wszystkie siły i uwaga powinny być skupione na zagrożeniu, w jakim znalazła się Polska. Dlatego planowany protest zostanie przeprowadzony w innym terminie. Na taką decyzję premier Mateusz Morawiecki odpowiedział zaproszeniem do wspólnych rozmów. Dziś o godzinie 11 w siedzibie kpr delegacja NSZZ Solidarność wraz z szefem rządu i przedstawicielami Rady Ministrów zasiadła do stołu negocjacyjnego. Prawo i Sprawiedliwość prowadzi nieustanny dialog ze związkami zawodowymi przedsiębiorcami i stroną społeczną, by pogodzić interesy wszystkich stron dla wspólnych korzyści i harmonijnego rozwoju Polski. Był to wpis premiera Mateusza Morawieckiego, który pojawił się w mediach społecznościowych po zakończeniu spotkania. Piotr Duda z kolei poinformował, że zarówno ze strony rządu jak i związku jest zgoda i wstępne porozumienie, aby rozszerzyć katalog zakładów energochłonnych. Do tego jednak oprócz przyjęcia ustawy potrzebna jest notyfikacja Komisji Europejskiej. To jednak kwestia tylko jednego postulatu. Co do pozostałych dwóch była zgoda, że półtora godzinna rozmowa to za krótko na znalezienie rozwiązania problemów. Jak jak mówił szef NSZZ Solidarność, premier Mateusz Morawiecki zobowiązał się, że w najbliższym czasie powoła zespół roboczy. Na jego czele stanie ze strony rządowej szef KPRM Marek Kuchciński, ze związkowej, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Henryk Na Na tym poziomie mają zostać wypracowane rozwiązania, o które postuluje związek. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada przedłużenie terminu składania wniosków o tak zwaną pomoc suszową do końca listopada. Wniosek w tej sprawie trafił do rządu, wzrośnie łączna kwota przeznaczona na wsparcie rolników z 450 do 600 milionów złotych. Co roku rolnicy mierzą się z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak susza czy grad. W przypadku strat można starać się o pomoc państwa. Wnioski o tzw. pomoc klęskową przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niezbędna jest kalkulacja strat generowana za pośrednictwem aplikacji zgłość szkodę rolniczą. O odszkodowanie ubiega się prawie 250 tysięcy osób. Stąd problemy techniczne i przedłużenie naboru, mówi wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju w Henryk Kowalczyk. Aplikacja czasami się zawieszała, stąd decyzja o przedłużeniu. Naboru tych wniosków do 30 listopada. Rolnik starający się o wsparcie musi wykazać sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego w okresie od początku ubiegłego roku do 30 września tego roku. Koszt sprzedaży musi przekraczać 5000 zł brutto. Dotychczas sprzedaż należało udokumentować za pomocą kopii faktur. To ulega zmianie. Podjąłem decyzję o umożliwieniu załączenia dokumentów nie tylko w postaci faktur, ale również innych dokumentów sprzedaży typu umów między rolnikami czy wręcz oświadczenia rolnika, który by sprzedawał na przykład na Targowisku, bazarze. Takie rozwiązanie pozwoli objąć pomocą większą liczbę poszkodowanych. Wzrośnie także łączna kwota wsparcia. Planowana kwota 450 milionów złotych zostanie podniesiona do kwoty 600 milionów złotych. Maksymalne wsparcie dla gospodarstwa rolnego to 10 tysięcy złotych. Resort Rozwoju pracuje nad reformą, która umożliwi kolejnym użytkownikom wieczystym nabycie nieruchomości na własność. Po zwykłych Polakach regulacje obejmą między innymi przedsiębiorców. Użytkowanie wieczyste to relikt z głębokiego komunizmu. Właścicielem gruntów w teorii jest tutaj samorząd lub skarb państwa. Nic nie może jednak z tym gruntem zrobić. Nie decyduje o tym, co się z nim stanie. Obóz rządzący podjął już pierwszą reformę, której celem było zlikwidowanie użytkowania wieczystego, gdy mowa o zwykłych Polakach. Ponad dwa miliony obywateli, właścicieli mieszkań uwolniło się od corocznej opłaty za użytkowanie wieczyste. Dzisiaj mówimy, że podobną ofertę mamy dla przedsiębiorców i różnych organizacji. Trzeci sektor, ale są też to kościoły, są też obiekty sportowe, każde z nich będą mogły złożyć wniosek o przekształcenie. Resort rozwoju, jak wyjaśnił minister Waldemar Buda jest już po ustaleniach z Komisją Europejską. Każdy użytkownik wieczysty będzie mógł nabyć grunt na własność, ani skarb państwa, ani samorząd nie będą mogły mu tego odmówić. Jeśli chodzi o grunty skarbu państwa, będzie formuła wykupu jednorazowego albo wykupu w ratach. Przy jednorazowym wykupie użytkownik wieczysty zapłaci 60% wartości nieruchomości. Przy wykupie ratalnym zapłaci 25 rat, każda po 3% wartości gruntu. Resort rozwoju nie będzie narzucał gotowych rozwiązań samorządom, chce jednak, by premiowały one tych, którzy będą chcieli skorzystać z opłaty jednorazowej. Cały proces składania wniosków ma zamknąć się w ciągu jednego roku, a ich nabór może ruszyć już na początku roku przyszłego. Chcielibyśmy, żeby spośród tych 400 tysięcy mniej więcej dzisiaj użytkowników, Wieczystych, no co najmniej połowa w 2023 roku skorzystała. Nowe regulacje szybko mają przejść przez parlament, zwiększą też dochody w budżetach samorządów i skarbu państwa, a także uwolnią od dopłaty rocznej tych, którzy korzystali z nieruchomości. Teraz Stany Zjednoczone, Republikanie zapewnili sobie większość w Izbie Reprezentantów. Kontrolę nad Senatem utrzymała Partia Demokratyczna. Republikanie mają przewagę nad demokratami w Izbie Reprezentantów. Zdobyli 218 mandatów, podczas gdy demokraci 210, los pozostałych siedmiu nie jest jeszcze znany, bo wciąż trwa liczenie głosów. Stacja NBC News prognozuje, że Partia Republikańska zdobędzie 221 mandatów, a Demokratyczna 214. Nowym spikerem Izby ma zostać dotychczasowy lider partii, który zastąpi Nancy Pelosi. Z dumą ogłaszam koniec ery jednopartyjnych rządów demokratów w Waszyngtonie. Prezydent Joe Biden zasygnalizował, że oczekuje współpracy z Republikanami. Jestem przygotowany do pracy z moimi republikańskimi kolegami. Wydaje mi się, że Amerykanie jasno dali do zrozumienia, że oczekują, że Republikanie również będą przygotowani do współpracy pracy ze mną. Partia demokratyczna prezydenta Joe Bidena zachowała kontrolę nad senatem z 50 mandatami mają szansę na powiększenie swojej przewagi o dodatkowy mandat, jeśli wygrają wyborczą dogrywkę w Georgii. I na teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia o godzinie 18.05. Zapraszam.